I wystartowały, panie. 2 sierpnia Kasina Wielka była stolicą kolarstwa górskiego. U stóp góry Lubogosz odbyły się Mistrzostwa Małopolski w MTB. Były one również zaliczane do klasyfikacji Pucharu Szlaku Solnego. W zawodach MTB wzięło udział ponad 200 zawodników, którzy startowali w 20 kategoriach wiekowych, od tych najmłodszych poprzez juniorów, mastersów i na elicie skończywszy, czyli tych, którzy profesjonalnie zajmują się kolarstwem górskim. Trasa zawodów była bardzo wymagająca. Zawodnicy na 5-kilometrowej pętli musieli liczyć się z ostrymi podjazdami i zjazdami. Najwyższy punkt na trasie wynosił 811 metrów nad poziomem morza, a ten najniższy to 626 metrów nad poziom morza. Trzeba było bardzo uważać, żeby nie złapać przysłowiowej gumy, zwłaszcza na ostrych kamieniach, a pod górkę też mieli wszyscy. Nie wszystkim ten profil trasy odpowiadał, dlatego czasem trzeba było zejść z rowerów i pchać je pod górę. Dlatego też emocji na trasie nie brakowało i to bez względu na startujących, począwszy od tych najmłodszych, którzy byli dopingowani przez rodziców i tych starszych. To był taki bratobójczy pojedynek. Tak, raz zaplanowaliśmy przed startem, że pojedziemy razem. Rozstrzygnęliśmy to między sobą na ostatnich metrach. Niewiele brakło do zwycięstwa. No tak, niewiele brakło, ale generalnie zadowolony dzisiaj jestem. Z drugiego miejsca, no Kuba, udało mi się na ostatnich metrach wygrać ze mną, ale generalnie z przebiegu całego wyścigu jestem zadowolony, bo dobrze mi się jechało i dobra była dzisiaj współpraca. Który ten odcinek właśnie był taki, no, najgorszy albo najbardziej wymagający? Witamy serdecznie. Myślę, że zaraz na samym szczycie. Po początku, na początku zjazdu, kiedy była seria zakrętów, najpierw w prawo, potem w lewo, a potem znowu w prawo. Było tam najbardziej stromo, były luźne kamienie. Pani i Pałka. Całkiem szybko się jechało, więc można było naprawdę zaliczyć glebę. Jak oceniasz trasę i same zawody? Trasa była bardzo ciężka, bardzo dużo podjazdów. Nie było gdzie odpocząć, ale udało się wywalczyć trzecie miejsce. Trasa była bardzo ciężka, strome podjazdy, krótkie zjazdy, tylko jak to Beskid Wyspowy charakteryzuje się tym, że jest bardzo dużo kamieni, błota, korzeni, także trzeba było bardzo uważać. Ale przyjemnie było. Przyjemnie było, żałuję tylko, że nie mogłam zrobić trzeciego okrążenia, bo miałam dubla, także zostałam zdjęta z trasy po dwóch okrążeniach. Trasa bardzo ciężka fizycznie, na szczęście nie bada. Stosunkowo ciemno. Da się tutaj prawie wszędzie podjechać. Na tę porę, to znaczy organizacja jest bardzo dobra, jak widać, przybyło trochę kibiców. Obawy, co będzie dalej. Jest ze mną moja rodzina, która mnie bardzo wspiera, z tego powodu się niezmiernie. Ale wszystko szczęście się skończyło. Wynik bardzo dobry. Bardzo dobry, wygrałam, lepiej być nie mogło. Słońce. Jestem zadowolona. Ale bardzo siłowa, wymagająca. Również techniczna, no bo mieliśmy tutaj w środę opady, także dużo kałuży, tak trzeba było być czujnym również z górki, nie tylko jadąc pod górę. Pani jest sportsmenką, ale z rodziny o tradycjach kulturalnych. Tak, jestem sportmenką, ale tutaj we krwi mam góralski, dziadek prowadzi zespół góralski, także oprócz jazdy na rowerze również gram na skrzypcach, śpiewam i tańczę po góralsku. Także dziadek właśnie tutaj przyjechał dzisiaj na zawody dopingować. To druga tego typu impreza organizowana w Kasinie Wielkiej przez Stowarzyszenie Lubogosz. W zeszłym roku w tym samym miejscu zostały zorganizowane zawody tylko dla amatorów. W tym roku organizatorzy podnieśli sobie poprzeczkę i postanowili do rywalizacji zaprosić wyczynowców. Ponad 200 zawodników wzięło udział w dzisiejszych zawodach. Jest to frekwencja dobra, czyli ja się cieszę z tych zawodów, naprawdę zawody są udane. 200 zawodników MTB to jest już raczej taka czołówka krajowa. A poziom? Poziom zróżnicowany oczywiście, ponieważ tutaj u nas startują zawodnicy z licencją oraz amatorzy, czyli po prostu dajemy też możliwość amatorom się sprawdzenia z zawodnikami licencjonowanymi. Czyli poziom był taki zróżnicowany, no ale czasami też walczą ci, którzy nie mają licencji. Zawody w Kasinie Wielkiej wizytował Andrzej Czerwiński, minister skarbu i senator Stanisław Chodorowicz. Obaj byli pod dużym wrażeniem nie tylko samej organizacji, ale również i liczby uczestników biorących udział w zawodach. Tak się mówi, że jeśli są ludzie dobrze nakręceni, a tutaj są, jeśli angażują się w formie stowarzyszenia,
czyli mają statutowe umocowanie, ktoś ich może sprawdzać, ale jeśli nawet i przyciągają tu ministrów, jeśli radnych sejmiku województwa, jeśli zawodników ponad 200 startujących przyjeżdża i widzi, co tu jest, no to cóż może być lepszą promocją. Dopisało wszystko. Tak jak widzę, to przede wszystkim dopisały niebiosa, bo jest pogoda wyśmienita, nie za gorąco, nie za zimno, bez deszczu. Także dla zawodników dobry moment, dobry czas. Organizacji nie widzę, że to idzie sprawnie i w sposób zborny, charakterystyczny dla ziemi limanowskiej. No i oczywiście atmosfera jest przyjemna, zawodników mnóstwo, aż oko to cieszy i serce cieszy, jak się na to wszystko patrzy. Najmilszym jednak dla zawodników momentem była oczywiście dekoracja i wręczenie pucharów, pamiątkowych medali oraz dyplomów. Te zawodnicy otrzymali z rąk Barbary Dziwisz, radnej wojewódzkiej, Czesława Kuczkowicza z Małopolskiego Związku Kolarskiego, Henryka Kapery, dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Limanowej, jednocześnie sponsora zawodów, oraz Rafała Kubowicza, dyrektora zawodów i pomysłodawcę wytyczenia trasy na Lubogoszczu. Trzeba przyznać, że przyjechała masa osób z Małopolski, a nie tylko przyjechała masa osób z kraju. Myślę, że bardzo dobrze zaprezentowaliśmy nasz teren, region i udana impreza. Wszyscy są zadowoleni. Startowały znane zawodniczki typu Paula Gorycka czy pani Żur. Cieszymy się, no co można więcej powiedzieć, no impreza udana, wszyscy zadowoleni, przede wszystkim dzieci, masa dzieci i to jest, jak to się mówi, fajne, tyle. Na zakończenie dzisiejszej imprezy chciałem podziękować wszystkim tym, którzy nam pomogli w tej imprezie, więc przede wszystkim to jest Urząd Marszałkowski, który nas mocno wsparł finansowo. Ludziom, członkom Stowarzyszenia Lubogosz, którzy pracowali przy przygotowaniu trasy, wszystkim sponsorom, mniejszym lub większym, wszystkim dziękuję pięknie. Dziękuję Nadleśnictwu Limanowa za udostępnienie nam terenu. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji, znaczy i w logistyce, no i w przeprowadzeniu tej imprezy. Organizatorem zawodów Mistrzostw Małopolski oraz Pucharu Szlaku Solnego w kolarstwie górskim w Kasinie Wielkiej było Stowarzyszenie Lubogoszcz. Jak pan zareagował na to, że okazało się, że pani jest twarzą tych zawodów? No na pewno byłem zdziwiony. Byłem zdziwiony i to bardzo. Jadę sobie na skrzyżowaniu, kieruję mnie tu w lewo, patrzę, ja na plakacie. Naprawdę zaskoczenie duże. Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Józef Budacz, TV28.